Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Czy mistyka jest dla każdego? Tę ważną kwestię omówię z Dorotą Lęczewską, bratową Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej nauczycielki, która miała dar rozmowy z Panem Jezusem i która pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – świadectwo i słowo pouczenia. Nasza rozmowa jest poniekąd wprowadzeniem do powstającego filmu pod tytułem Mistyczka. Szczęść Boże, witam serdecznie, Pani Doroto. Szczęść Boże, witam. Co prawda nie jest Pani teologiem, więc te pytania, które będę zadawał, nie mają za zadanie sprawdzenie wiedzy teologicznej czy Alicji, czy Pani, tylko bardziej podzielenie się jako członka rodziny, tym bardziej, że Pani jest mocno zaangażowana w propagowanie tych treści, które przekazywała Alicja, więc na pewno ta rozmowa nasza będzie wielką wartością. I zacznijmy od pierwszego pytania. Dlaczego Alicja Lęczewska stała się tak popularną i cytowaną mistyczką? Co za tym przemawia? Jak Pani uważa? Tę popularność zawdzięczamy jej dziennikom duchowym, które po sobie pozostawiła, i to są dwa dzienniki duchowe, świadectwo i słowo pouczenia. Spisała w nich rozmowy, które prowadziła głównie z Panem Jezusem, ale też z Bogiem Ojcem, Maryją czy świętymi. Są to obszerne książki, bo świadectwo to ponad 600 stron, a słowo pouczenia ponad 300. Swą popularność zawdzięczają temu, że powstały niedawno, że pisane są językiem, według mnie, prostym i zrozumiałym dla każdego, a jednocześnie jako słowa Pana Jezusa zawierają ogromną głębię i można tu pochylić się prawie nad każdym akapitem albo nad każdym zdaniem. Można je kontemplować, chodzić sobie z nim cały dzień, bo tak słyszałam, że tak się dzieje. Ja czytając często sobie mówię, o to trzeba zapamiętać, o to jest ważne, o to mi pomoże. Czyli ta treść jest bardzo głęboka i bardzo bogata. I ma Pani zwyczaj takiego podkreślania sobie cytatów jakichś, które Pani też zabiera myślami do różnych sytuacji? Tak, też sobie podkreślam, ponieważ są to książki nie do przeczytania, tylko do czytania, czyli do nich się wraca. I warto wtedy mieć podkreślony jakiś urywek, fragment, nad którym się kiedyś myślało i spojrzeć na niego po pewnym czasie też. To jest trochę tak jak z Pismem Świętym, że w zależności od tego, jak my aktualnie żyjemy, jaką mamy wrażliwość lub jaki nawet stan emocjonalny, to inaczej odbieramy dane słowo, albo później ono nam się przypomina i chcemy po nie sięgnąć jeszcze raz, by to doświetlić, żeby jakoś tak nowo, na nowo przeżyć ten tekst. Tak jest właśnie, żeby spojrzeć na niego z innej strony, to prawda. Powiem też, że często słyszę od ludzi, że znajdują w tych słowach konkretną odpowiedź na konkretne pytanie, na konkretny problem. I powiem księdzu, że kiedyś słuchałam takiej konferencji jednego z księży znanych takiego z internetu, który powiedział, że w słowach Pana Jezusa do Alicji Lęczewskiej można znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Mhm. I powiem, że wtedy, to było kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, wtedy mnie to rozbawiło, bo sobie pomyślałam, no też ksiądz wymyślił na każdy problem, na każde pytanie. Ale już niebawem przekonałam się, że jest to prawda. To jest bardzo taka daleko idąca opinia. Tak, naprawdę, ale z takimi opiniami się spotykam. A ja chcę teraz powiedzieć o takich dwóch przykładach z mojego własnego życia, gdzie właśnie przekonałam się o tym. Krótko po tym, jak usłyszałam tę konferencję, przeczytałam sobie takie słowa z Ewangelii. To było 1 grudnia 2022 roku, mam nawet zapisane dokładnie. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. No i tak zastanawiałam się, no dobrze, no jak tu rozpoznać? Zastanawiałam się nad słowami, który spełnia wolę mojego Ojca, czyli spełniać wolę. Jak to rozpoznać, tę wolę Ojca, żeby ją spełnić, żeby być pewnym, że to właśnie tak, a nie inaczej. I trafiłam na słowa Pana Jezusa do Alicji, tak niby przypadkiem, że tak powiem, w tym samym dniu, otwierając książkę, słowa z 86 roku, które brzmiały tak. Doskonałemu wypełnianiu mojej woli towarzyszy pokój i spokój. Wszystko jest na właściwym miejscu i we właściwym czasie. I jest zadowolenie z dobrze wypełnionego obowiązku. No więc to mnie aż tak zastanowiło. Mówię, no nawet w tym samym dniu dostałam odpowiedź. Ale zaraz potem, ponieważ no, chyba musiałam się zastanawiać nad tym problemem,
przypomniały mi się inne słowa Pana Jezusa do Alicji. Gdy Pan daje jakiś znak, nawet przez niepozorny fakt, towarzyszy temu uderzająca jasność zrozumienia, co chce przez to powiedzieć i w jakim celu. I jeszcze jeden fragment. To pragnie wypełniać moją wolę, wypełnia ją, nawet nie wiedząc o tym. I to mi dało do myślenia, że w momencie, kiedy zastanawiałam się nad jakimś problemem, no właśnie trafiłam na te słowa. A drugi przykład, jaki chciałabym tutaj przytoczyć, niesamowite zdarzenie. Może, nie wiem, czy tak będzie odebrane, ale dla mnie tak jest. Jeszcze wtedy żył mój mąż, już chorował, ale żył jeszcze. A ja byłam na pewnym badaniu i okazało się, że mam jakiegoś guzka i muszę się zgłosić do onkologa. Jakoś tak się stało, że wtedy przechodziłam trudny czas choroby mojego męża, więc zaczęłam oczyma wyobraźni widzieć siebie na łożu śmierci. Już nie na łożu choroby, tylko na łożu śmierci. Naszą córkę stojącą nade mną i płaczącą. I tylko modliłam się, pamiętam, żeby Pan najpierw zabrał mojego męża, a potem mnie, żeby nie było tak, że ja odejdę, a nim się nie ma kto opiekować. I płakałam sobie nad sobą. Proszę sobie wyobrazić, że wyobrażałam sobie i płakałam nad sobą. No ale już zbliżała się taka pora, że musiałam mężowi podać obiad, więc mówię, dobrze, starczy, teraz myśli gdzie indziej, trzeba się postawić do pionu. Otworzyłam sobie Facebooka, żeby coś tam przeczytać, żeby się oderwać od tych myśli. Ktoś udostępnił fragment Alicji. Nie wybiegaj myślami w przyszłość i nie folguj sobie wyobraźni. I proszę sobie wyobrazić, że jak ja to przeczytałam, to po prostu wybuchnęłam śmiechem, bo przecież to było wybieganie myślami w przyszłość i folgowanie sobie wyobraźni. A Pan w ten sposób no po prostu pokazał mi, co będzie i jak powinno to wyglądać, żeby żyjemy dniem dzisiejszym, a nie wybiegamy myślami w przyszłość. Czyli dla osoby, która ma życie duchowe, jest w stanie łaski uświęcającej, to obok czytanego Pisma Świętego i wiadomo poznawanej teologii, pisma Alicji Lęczewskiej bardzo mocno mogą korespondować z życiem. Mogą być takim trochę nazwaniem tego, co one aktualnie przeżywają, bo często mamy pewne doświadczenie, ale nie wiemy nawet, jak je nazwać, jak ubrać w słowa, jak się do tego ustosunkować. A dzięki Alicji otrzymujemy taki klucz, który pozwoli to wszystko zinterpretować. Pięknie ksiądz to nazwał, a ja dopełnię jeszcze zdaniem, że słyszałam od kilku osób taką opinię na temat słów Alicji Lęczewskiej, właściwie Pana Jezusa do Alicji Lęczewskiej, książek, że jest to wyjaśnienie do Ewangelii, podpowiedź do Ewangelii, że dzięki temu łatwiej zrozumieć Ewangelię. Alicja nie tylko słuchała Jezusa, ale również zadawała mu pytania. Wiele z nich to pytania bardzo współczesne, trafiające do naszej mentalności, a które z zadanych przez Alicję pytań wydaje się Pani najciekawsze, a która odpowiedź z kolei Jezusa najbardziej Panią zaskoczyła? No to jest świetne pytanie. Oczywiście odpowiedź będzie bardzo, bardzo subiektywna. No ciekawe jest to, że inaczej pisane jest świadectwo, inaczej pisane jest słowo pouczenia. Świadectwo to właśnie głównie pytania Alicji, na które odpowiada Pan Jezus. I na początku są to proste pytania. Pozwolę sobie zacytować. Jakby musiała trochę się oswoić z tym, co Pan Jezus mówi i dopiero później mogę to rozbudowywać. No, tak sobie wyobrażam, że kiedy miałbym prywatne objawienia Pana Jezusa, to na początku pytałbym o podstawy, o takie rzeczy pierwsze z brzegu, a później bym się zagłębiał coraz bardziej w szczegóły. Myślę, że tak było, ale też musimy pamiętać, że 85. rok, kiedy zaczynają się słowa Pana Jezusa do Alicji, to jest właściwie początek jej nawrócenia. I stąd też te pytania są takie proste, zwyczajne, bez jeszcze jakiegoś wgłębiania się. Jeszcze nie wie, o co pytać po prostu. Może boję się tego, co usłyszę, ale stopniowo właśnie Alicja wchodzi w głąb. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć te właśnie proste pytania, jakie ona zadawała. Na przykład, co to jest pokój? Pan odpowiada, moje błogosławieństwo. Czym powinien być wypełniony ten dzień? Pracą i miłością. Za kogo najbardziej się modlić? Za grzeszników. Czyli takie zwykłe, proste pytania, które myślę, że każdy z nas chciałby zadać. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie takie najciekawsze, Ojcze mój, jak Ty możesz znosić moją nędzę i głupotę? Bardzo ciekawe pytanie. Jak znałam Alicję, to tym bardziej wydaje mi się ono ciekawe.
bo Alicja tu się bardzo obnaża. Ona zawsze była osobą taką dystyngowaną, a tutaj mówi o swojej głupocie. Ale ciekawa jest też odpowiedź Pana Jezusa. Pozwolę sobie przeczytać. Ciągle Cię uczę, ale tępą uczennicą jesteś, jak każdy z Was. Grzeszność pokoleń tkwi w każdej komórce ludzkiego organizmu. Zmniejszy się wówczas, gdy będziesz o tym zawsze pamiętać. Dotyczy to każdego z ludzi. Nie ma lepszych i gorszych. Każdy do końca życia tu będzie męczył się ze swoją grzesznością i głupotą. Im wyraźniej będzie je widział i im bardziej będzie cierpiał z tego powodu, większa będzie jego świętość. Niesamowita odpowiedź na proste pytanie Alicji. I sprowadzająca do parteru, bo pokazująca, że nie ma co tam się za bardzo wychylać, bo po prostu człowiek nie ma pełnego poznania. To nawet ostatnio natrafiłem w internecie na taki komentarz. Nie oddam tego w 100%, parafrazując słowa właśnie Pana Jezusa do Alicji, żebyśmy nie poprawiali obrazu Bożego, ponieważ jak dziecko będzie poprawiać kontury na pięknym obrazie artysty, to będzie to karykaturą. No tak jest, że my uzbrajamy się w pewne kompetencje, czujemy się już dobrze w pewnych tematach, ale to jest tak naprawdę niewystarczające. Nie mamy pełnego spojrzenia na to. Nie mamy i chyba nigdy mieć nie będziemy, proszę księdza. No właśnie. A teraz pozwolę sobie przeczytać najbardziej zaskakującą odpowiedź. To jest pytanie Alicji, czym jest cierpienie? I ta odpowiedź Pana. Moją największą łaską, przed którą ludzie najbardziej się bronią. Długo mnie ta odpowiedź męczyła, zanim ją zrozumiałam, w sensie bardziej przyjęłam niż zrozumiałam. Trudno patrzeć na cierpienie jako na łaskę, prawda? I to jeszcze największą łaskę, jaką Pan może obdarzyć. Znaczy to wszystko zależy, jak popatrzymy na to cierpienie i czy chcemy wygodnego życia tutaj, czy raczej chcemy formacji otwierania się na niego. Wszystkie teksty mistyków nas na to naprowadzają, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, aby doczesność była przedsionkiem wieczności. I dopiero kiedy przyjmujemy takie założenie, to wiemy, że nawet jeśli coś jest trudne, to jest to formacyjne, jest to kształcące, takie jak w wypadku szlifowania diamentu, nadające prawidłowy kształt. I chociaż jest to nieprzyjemne, no to jednak summa summarum prowadzi nas w głąb. Uczy nas pokory, pozwala nam mocniej przyklęknąć przed naszą słabością i wychwalać Pana Boga. Zgadzam się, piękne rzeczywiście, tylko do tego chyba trzeba dojrzeć, żeby tak to przyjąć. Tak, no mamy opory też z natury wynikające, po prostu natura ludzka ma w sobie takie zblokowania. Tym bardziej, że my tak często właśnie mówimy, że to już jest cierpiętnictwo. Tylko, że Pan Jezus nigdy, mówiąc o cierpieniu, mówię teraz o Ewangeliach, to nigdy nie przedstawia go jako radość samą w sobie, tylko jako metodę na ukształtowanie posłuszeństwa. I tutaj od razu sobie go widzę w Ogrodzie Oliwnym, który mówi: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czyli robi to w konkretnym celu, aby jakaś relacja między nim a Ojcem nabrała innego charakteru. Czyli nie chodzi o cierpienie jako takie, tylko chodzi o to, co wynika po tym cierpieniu. Czemu ma służyć, tak? Mhm. No więc bardzo zaskakująca odpowiedź, rzeczywiście. I dziękuję za to dopowiedzenie, bo też wiele wyjaśnia. I pójdźmy dalej. Dobrze. I to jest pytanie takie retoryczne. To nie jest do końca pytanie ode mnie, tylko bym powiedział, to jest pytanie od wielu osób, które sięgają po różne hagiografie, opisy świętych, właśnie mistyczne teksty. Czy mistycyzm jest dla każdego z nas? Pytam, bo czytając o jej mocnym doświadczeniu nawrócenia, czyli zobaczenia Jezusa, zastanawiam się, czy osoby bez tego doświadczenia będą potrafiły, czy chciały w ten sposób interpretować swoje życie. W końcu Alicja zachęca do postawienia wszystkiego na jedną kartę, a nie tylko do bycia dobrym, czy dochodzenia do kościoła. To nie jest zbiór czynności, które można odtworzyć, tylko tu chodzi o otwarcie serca, a to jest zdecydowanie trudniejsze. Jak Pani odczytuje i rozumie określenie bliskość z Bogiem dzięki dziełom i świadectwu Alicji?
Mistycyzm jest dla każdego. I od razu podeprę się pewnym fragmentem z książek Alicji. Alicja zapytała Pana Jezusa, dlaczego do niej mówi, dlaczego Ty do mnie mówisz? A Pan Jezus odpowiedział tak, bo Cię kocham i chcesz słuchać. Mówiłbym każdemu, gdyby chcieli słuchać. Mówię przez pismo, przez wydarzenia, przez kapłanów. Mówię cały czas. Ja do niedawna myślałam, że mistycyzm to jest zarezerwowane słowo dla wybranych i dla świętych. Ale teraz patrzę zupełnie inaczej, że mistycyzm jest dostępny dla każdego. Poprzez właśnie bliskość Alicji, bycie z nią w jednej rodzinie, dźwiganiu niejako jej dziedzictwa teraz, kiedy nie ma jej już ze mną, kiedy nie ma też ze mną mojego ukochanego męża Sławomira, to ja poznaję coraz lepiej te słowa, ale też poznaję wiele ludzi, którzy mówią mi swoje świadectwo, świadectwo nawrócenia, ludzi, którzy żyją tymi słowami. I nawet kilka dni temu miałam ciekawą rozmowę z niejakim Krzysztofem z Warszawy, który powiedział, że dzięki książkom Alicja, właściwie dzięki słowom Pana Jezusa do Alicji, on całkowicie zmienił swoje życie. Powiedział, że tylko stosując się do tego, co powiedział Pan Jezus, można uniknąć grzechów i iść drogą świętości. I trzeba tylko podjąć tę decyzję, chcieć i prosić Ducha Świętego o pomoc. Więc twierdzę, że każdy może wejść na tę drogę, jeśli będzie chciał i oczywiście prosił o pomoc. Bo przecież bliskość z Bogiem to jest relacja, to jest trwanie słowem i myślą przy Nim. Ja określiłabym bliskość z Bogiem jako miłość. Nawet postawiłabym znak równości, bliskość i miłość. Pan powiedział do Alicji, wasza miłość buduje moje królestwo. A w innym miejscu powiedział jeszcze, im większa bliskość, tym mniej słów potrzeba. To tak jak zakochani, prawda? W sobie. Oni też się porozumiewają czasem bez słów. A co jest głównym przekazem Alicji Lęczewskiej? Gdyby tak trochę to zaetykietować. Kiedyś na pewnym spotkaniu ktoś zapytał mnie, właśnie zadał mi takie pytanie, jakie jest główne przesłanie dzienników Alicji? Bo wiadomo, że Faustyna ma miłosierdzie. A jak jest u Alicji? I ja odpowiadam zawsze, że właśnie głównym przesłaniem tych dzienników jest miłość, bo słowo miłość występuje w nich najczęściej, jest odmieniane przez wszystkie przypadki i nawet sobie zadałam taki trud, że sprawdziłam, że w świadectwie to jest 1858 razy występuje to słowo, a w słowie pouczenia 928. Więc na takie pytanie zawsze odpowiadam, że Bóg Stworzyciel prosi swoje stworzenie o miłość, a wręcz żebrze tej miłości. A gdyby ktoś natrafił na pisma Alicji Lęczewskiej w internecie i zobaczyłby grafikę, która ma jedną myśl i zacząłby od myśli, która jest z środka jej świadectwa. Czy to nie spowoduje jakiegoś spustoszenia, że to było nie po kolei i że on może to przekolorować lub przyakcentować, ponieważ ten tekst sam w sobie nie ma mądrości, tylko potrzebuje uśrednienia z innymi tekstami? No bo jak czytamy Ewangelię, to każdy fragment ma wartość sam w sobie. Mm-hmm. A w wypadku kontaktu z człowiekiem, no to w ramach tekstów Alicji Lęczewskiej, tak jak wczytuję się, to podejrzewam, że Pan Jezus prowadził ją jako człowieka też po jej osobistej drodze. Nie myślał o wszystkich od razu, do których będzie to mówione, ale też wiedział, na jakie ona ma opory i z czego będzie trzeba ją wyprowadzić. Więc Alicja Lęczewska z początku jest zupełnie inną Alicją Lęczewską na końcu tych tekstów. A z kolei ktoś może trafić na wybiórczy tekst i potem z powodu niego wziąć za bardzo, podkręcić jakąś cechę u siebie i z tego powodu wyjść źle. No może się tak zdarzyć, oczywiście, że może się tak zdarzyć. Natomiast powiem, że Alicja, już będąc w hospicjum, do zaprzyjaźnionej Krysi, która tam ją odwiedzała, powiedziała, że najlepiej właśnie jest czytać karteczka po karteczce, czyli po kolei. Ale ja myślę, że jest wiele takich akapitów, mają ogromną wartość. Nawet pozbawione kontekstu. Nawet pozbawione tekstu, tak, same w sobie. Bo o to właśnie pytam, bo to jest trochę tak, jak na przykład sobie przypominam własną edukację teologiczną. Zaczęło się wszystko od filozofii,
wykładów, historia filozofii, filozofie szczegółowe, a dopiero później przyszliśmy do bloku teologicznego, ponieważ jeśli nie nauczymy się pewnych narzędzi, pewnego sposobu myślenia, doboru argumentów, to ciężko później będzie nam to wszystko poopisywać, w ogóle to zrozumieć. Więc na początku musi być filozofia, metafizyka, filozofia przyrody, antropologia i dopiero później do teologii. Tak samo i w wypadku formacji każdego człowieka. Ja widzę to po kierownictwach duchowych. Jak najpierw przychodzi do mnie człowiek i właśnie zadaje takie bardzo proste pytania, w ogóle musi się trochę rozgrzać w swoim życiu duchowym, nauczyć się nawet takiej duchowej empatii, żeby pewne rzeczy widzieć, pewne poruszenia Pana Boga w swoim życiu, a dopiero kiedy je zauważy, no to wtedy pyta o rzeczy takie pierwsze mu się jawiące emocjonalnie, a później wchodzi w subtelności. Więc on ma różne swoje etapy. Więc jakby specjalnie o to pytam, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że to też ma swoją pewną metodologię i te facebookowe na przykład pokazywanie różnych fragmentów nie zawsze jest najlepszym sposobem czytania Alicji Lęczewskiej. I tak i nie, powiedziałabym. To znaczy ja rozumiem, co ksiądz chce powiedzieć, ale czasami ludzie, którzy czytają Alicję, czytają ją wybiórczo. Otwierają jakiś fragment i czytają i ten fragment do nich przemawia. Ponieważ to są tak uniwersalne słowa, Alicja zachęcała do czytania po kolei, tak, ale nie wszyscy to robią i nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś powiedział, że to są słowa trudne, czy on czegoś nie rozumie, czy gdzieś dały mu do myślenia, czy musiałby gdzieś sprawdzać, czy wyjaśniać. Twierdzę, że oczywiście najlepiej czytać po kolei, bo od tego prostego tematu, prostych tematów przechodzimy do coraz trudniejszych i zagłębiamy się coraz bardziej, ale można też czytać tak, jak ta wiele osób, że ma na półce przy łóżku i od czasu do czasu bierze, otwiera, wyjmuje sobie jakiś dzień i właśnie tak czyta. Zresztą podobnie jest zrobiona przecież książka Alicji Myśli na każdy dzień. Też ktoś wyjął pewne fragmenty, ułożył je w 365 dni i też nie są one ułożone latami po kolei, tylko właśnie według czyjegoś zamysłu. Jestem w stanie podpisać się pod tymi słowami w wypadku osób dojrzałych, w wypadku osób niedojrzałych i niewyrobionych duchowo, to tak do końca nie jest. Dlatego, że my zawsze jesteśmy filtrem, który odbiera konkretne teksty. Jeśli ktoś jest na przykład nastawiony na radykalizm, jest na przykład bardzo tradycyjnym katolikiem, to on w pewnych tekstach doszukuje się potwierdzenia swoich tez, które ma w głowie. Więc jeśli one nie pokażą mu pewnego kształtowania wrażliwości, pewnej drogi, to on będzie chciał na początku potwierdzać to co sam myśli. A wielokrotnie to, co on teraz myśli, nie zawsze jest dobrym dla niego rozwiązaniem. Tak, rozumiem. W takim sensie to zawsze potrzeba pewnej mądrości w sięganiu po teksty, bo to, że tak holistycznie, całościowo, z lotu ptaka, byśmy powiedzieli obrazowo, teolodzy spojrzą na teksty i pojedynczy każdy tekst, nie można w nim niczego zdrożnego zauważyć, to jednak osoba, która przyjdzie z albo nad dużą nadwrażliwością albo z dużą oziębłością, to będzie zupełnie inaczej to odczytywać. To jest właśnie ten problem słowa, że słowo jest tylko tekstem. Co innego, kiedy spotykamy osobę, to wtedy ona swoim tempem głosu, tymi wszystkimi niewerbalnymi komunikatami douzupełnia to wszystko, co jest powiedziane w słowie. No, aczkolwiek to wiem, że wiele osób się tak karmi, tylko właśnie podejmuje refleksję, czy nie zachęcać większej grupy do tego, żeby potraktować to jako drogę duchową konkretnej osoby. Rozumiem. A jak modliła się w ogóle Alicja? Dlaczego akurat w ten, a nie w inny sposób? I jakie porady odnośnie modlitwy przekazał jej Jezus i które możemy znaleźć w ramach jej dzieł? No, na pewno Alicja modliła się bardzo dużo. Kiedy odwiedzaliśmy Alicję u niej w domu, Alicja mieszkała w małej kawalerce, 20 tam kilka metrów miała, jeden pokój, kuchnia, taka ślepa i łazienka. Z naszą Olgą małą no to był taki troszkę problem, bo nie bardzo było co tam robić i my rozmawialiśmy, a ona się troszkę nudziła. Alicja tam robiła co mogła, czyli dawała jej do zabawy jakieś poduszki z kanapy, jakieś bibeloty, które tam miała poustawiane, choć nie miała ich nigdy dużo, ale dała jej też któregoś razu do zabawy taki klęcznik karmelitański, taką ławeczkę, na którą się przysiada.
I Olga pyta, ciociu, a co to jest? Alicja mówi, no klęcznik. Ale po co ci klęcznik? Alicja odpowiada, no wiesz, gdybyś ty się tak dużo modliła jak ja, to też byś potrzebowała klęcznika. Czyli Alicja na pewno modliła się dużo. Codziennie uczestniczyła w mszy świętej i chodziła na godzinną adorację. Odmawiała część różańca i właśnie zawsze ten różaniec odmawiała na klęcząco. Miała też czas na rozmowy z Panem. Te rozmowy, które ona spisywała, są bardzo obszerne. I tutaj też powiem ciekawostkę, że jej koleżanka, sąsiadka z bloku obok opowiadała mi taką historię, że jak razem jeździły na rekolekcje, to Alicja w nocy zawsze godzinami siedziała pod kołdrą i coś tam pisała. Wiadomo, na rekolekcjach czas jest bardzo zajęty i z tego czasu wolnego bardzo mało, a ona spisywała rozmowy z Panem, żeby nie przeszkadzać koleżankom w pokoju, to robiła to pod kołdrą. Dużo też czytała. Gdy byliśmy na przykład razem na wczasach latem, to miała taki zwyczaj, że otwierała fragment Pisma Świętego i zachęcała nas, prosiła, by każdy z nas odniósł się do niego na przykład w modlitwie. W Wielkim Poście odprawiała codziennie drogę krzyżową. Jest wiele takich fragmentów, które mówią o modlitwie. Alicja mówi, wczoraj wieczór po modlitwie usilnie pytałam Pana, jak się modlić, aby modlitwa była taka, jakiej On pragnie. A Pan odpowiedział, bądź w ciszy. Pytałam nadal, co jeszcze powinnam robić? Zdaj się na mnie. Inny fragment. Brakuje mi słów w modlitwie. A Pan odpowiada, modlić się trzeba sercem, a nie słowami. I kolejny. Naucz mnie modlić się żarliwie, Panie mój, prosi Alicja. Pan odpowiada, przylgnij sercem do mnie. Jeśli ci trudno, myśl o tym, co dobrego uczyniłem w ogóle i w twoim życiu. A w momentach najtrudniejszych, módl się słowami głośno. Czyli takie bardzo praktyczne kompendium modlitwy. Tak, bardzo praktyczne. Jeszcze bym to wszystko zamknął bardzo słowami zobowiązującymi, które odnalazłem odnośnie modlitwy. Tak. Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi, aby miało sens i wartość, musi zaczynać się od modlitwy i kończyć się modlitwą i trwać w niej. No piękne, właśnie. Czyli to, co czytamy w Ewangelii Janowej o krzewie winnym, mamy w nim trwać, ponieważ jeśli nie będziemy w nim trwali, to nie będziemy przynosić owoców. A co Alicja napisała o piekle? To jest bardzo ważny temat, ponieważ coraz częściej kwestionuje się jego obecność, mówi się o pustym piekle, że nawet jeśli jest, to jest puste. A co konkretnie Alicja o tym napisała? Ten temat pojawia się w dziennikach Alicji, ale o wiele rzadziej. Alicja nie miała takiej wizji piekła jak u innych mistyków, na przykład u Faustyny czy u dzieci fatimskich. Pan nie pokazał jej piekła, ale powiedział, czym jest piekło. I przytoczę znowu kilka fragmentów, które o tym mówią. Pan mówi, chcę, abyś bardziej pragnęła spotkania ze mną, abyś zostawiła wszystko, jak Maryja, i była zapatrzona i zasłuchana. Alicja, wzbudziłeś już we mnie to pragnienie pogrążenia się w twojej miłości. Niemożliwość zaspokojenia tego pragnienia daje przedsmak piekła. Nie może być większego cierpienia niż poznanie w pełni twojej miłości ze świadomością zupełnego oddzielenia od niej na zawsze. Sama taka myśl przyprawia o ból i lęk. I Pan mówi, delikatnie dałem ci odczuć, czym jest piekło, bo twoja wrażliwość nie zniosłaby więcej. I kolejny fragment. Niebo to ja, poza mną jest piekło, ból oddzielenia i wieczny głód. Wieczny, nienasycony głód i niepokój, i lęk, i ucisk. I kolejny. Niebo lub piekło każdy człowiek nosi w swoim sercu. Niebo, gdy dusza jego zatopiona jest we mnie. Piekło, gdy porzuca mnie i żyje według reguł narzuconych przez świat. Niebem ja jestem, a piekłem wszystko, co jest poza mną. Obraz jest bardzo konkretny, ale nie przerażający. Tłumaczący bardziej emocjonalnie to piekło jako oddalenie od Pana Boga, czyli tak jak w katolickim nauczaniu jest podawane, więc wszystko jak najbardziej prawidłowe. Ale ciekawe jest to, że dałem ci odczuć, ale nie pokazałem, bo twoja wrażliwość nie zniosłaby więcej. No tak zawsze jest, że Pan Bóg nie łamie osoby, której różne rzeczy pokazuje. Tak samo jak Katarzyna ze Sieny miała wizję piekła i czyśćca i nieba, to zostało jej dodane
w konkretnych plastycznych obrazach. I Bóg jej wytłumaczył, że musi to tak przyjmować, ponieważ to jest rzeczywistość duchowa i by tego nie zrozumiała. Więc zawsze Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, jego możliwościom percepcyjnym. Kolejny temat. Miłość do drugiego człowieka. Jak rozumieć słowa Alicji? Pomiędzy czynieniem komuś dobra a sprawianiem przyjemności jest zasadnicza różnica. Często są sobie bowiem przeciwstawne. No i z tym się zgodzę, bo rzeczywiście tak jest, bo przecież nie chodzi o to, aby komuś dogadzać we wszystkim i przypodobać mu się. Mhm. Czyli to mówi o trudnej miłości po prostu. Tak, tak, bo prawdziwa miłość bliźniego to jest troska o jego zbawienie. A i czasem właśnie to, co ksiądz powiedział, trzeba umieć im powiedzieć, nie tędy droga, stop, nie ten wybór, źle postępujesz, co jest na pewno bardzo trudne. Dlatego tutaj taki komunikat do katolików, nie zawsze jak ktoś tobie mówi, ojej, ale z ciebie katolik, jak ty nie kochasz ludzi, to bardzo często jest to chęć przyciągnięcia na swoją stronę, bo ktoś by oczekiwał, żeby na wszystko się zgadzać, machać ręką. My księża też to bardzo często słyszymy, wychwalanie jakiegoś księdza, no bo on na wszystko się zgadza, on zawsze podpisze. No proszę księdza, przecież to może ksiądz in blanco wypisać. No ale przecież co to jest za problem? No bądźmy ludzi, no przecież Pan Jezus kazał się kochać. I to są tego typu teksty, które rozcieńczają te decyzje, czasami twarde, które powinny nastąpić dla kogoś formacji, żeby on zrozumiał, że są granice, że na pewne rzeczy nie możemy sobie pozwolić. I my to robimy właśnie z miłości, żeby on się nie rozpuścił. Bardzo to było zabawne, bo aż sobie nie zdawałam sprawy, że można prosić kogoś, żeby podpisał coś in blanco. O, zdecydowanie. To jeszcze nieraz miałem takie sytuacje. Albo, że jestem nieludzki, albo, że nie rozumiem ludzi. To już było w tak różne formy ubierane, byleby ściągnąć do siebie, by pokazać... Sprowadzić, tak, tak. Żeby był efekt. Tak, no, żeby coś dać. Bo jak nie dasz, no to znaczy, że nie kochasz. A właśnie wielokrotnie niedanie, zakazanie, zabronienie czy swojemu dziecku, czy nawet osobie dorosłej, jest oznaką najwyższej próby miłości. Więc to od razu mi się bardzo spodobało w tych tekstach i mówię, o, to dużo mówi o takim uporządkowaniu życia. Przygotowałam sobie takie trzy fragmenty, nie za długie, które mówią właśnie o miłości bliźniego. Miłość do bliźnich to nie uczuciowość i tkliwość, to przede wszystkim pomoc, to troska o ich zbawienie, o wlewanie w ich serca otuchy i rozpalania wiary. To odkrywanie w ich zbolałych sercach mojej miłości, to pokazywanie im, że jestem w ich duszach i pragnę, by mnie tam dostrzegały i by podzieliły się ze mną swymi troskami, swym cierpieniem, swą radością, by pozwoliły sobie pomóc. W innym miejscu jest napisane, trzeba pragnąć rzeczy duchowych dla siebie i bliźnich. I jeszcze jeden fragment. Powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia, świadczenie dobra i miłości mojej. Nie sądź, że można uzyskać świętość myśląc o sobie i zajmując się sobą. Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć Go oraz troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich. No one bardzo ciekawie dookreślają to podejście Alicji. Pójdźmy dalej odnośnie samej Alicji. W jej biografii znalazłem taki opis. Była zawsze dobrze przygotowana do zajęć, sumienna i obowiązkowa w swojej pracy, ze świadomym dystansem wobec uczniów, elegancka, o dużej kulturze osobistej, spokojna, sprawiedliwa, dająca poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie surowa i wymagająca. Czy mogłaby Pani rozwinąć ten opis, na przykład kwestię surowości i wymagań, bo dla niektórych kłóci się to z wyobrażeniem delikatnego chrześcijaństwa. To jest trochę tak też w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. No właśnie, powiem od razu tak, że to jest bardzo trudne pytanie i tego pytania zawsze najbardziej się boję, jaka była Alicja, bo jak się opisuje drugiego człowieka, to przekazujemy właśnie obraz przepuszczony przez nasze poznanie. A więc jest to zawsze obraz subiektywny, nie? No ten cytat, który tutaj ksiądz przytoczył, to jest cytat, który opisuje Alicję z czasów pracy, gdy była nauczycielką. Ja myślę, że ten taki belferski styl, który Alicja miała, został w niej do końca. Alicja była wychowywana przez mamę nauczycielkę i obok miała
brata nauczyciela, więc niejako nasiąkła takim stylem. No surowa i wymagająca była, tak, to prawda. To tak mogę z uśmiechem dodać, że jak będzie beatyfikowana, daj Boże, to będzie patronem oświaty. Tyle jest nawiązań do szkoły. A powiem, że to jest trudne środowisko. Także... Tak, no sam jestem nauczycielem już 9 lat, więc doświadczam tego. No właśnie. Więc powiem, że taka właśnie była surowa i wymagająca. Ja ją tak postrzegałam na początku naszej znajomości i powiem, ja to też zawsze mówię, że ja na początku to się jej trochę bałam nawet. Alicja nigdy nie założyła rodziny, żyła samotnie do końca, nie miała też dzieci, a to przy dzieciach kobiety uczą się empatii. Nasza córka Olga powiedziała kiedyś takie zdanie, właściwie tak określiła ciocię, mówiąc, że nie miała w sobie takiego naturalnego ciepła. A jeśli chodzi o wymagania, to Alicja była wymagająca oczywiście i myślę, że to jest cecha, którą wyniosła z domu zarówno ona, jak i mój mąż, bo on był też bardzo wymagający, jeśli chodzi przede wszystkim o siebie. A czy to można zamknąć w takim pojęciu zimny chów, takiego bardzo twardego podejścia do rzeczywistości? Czy zauważyła Pani różnicę między tym, jak była nauczycielką, a później jak się nawróciła i pogłębiała swoją wiarę? Czy trochę kruszała w swoim podejściu? Na pewno, bo ja doszłam do takiego przekonania, że człowiek łagodnieje wraz z postępem na drodze Pana. I ja to też widziałam u Alicji. Ja nie znałam jej jako nauczycielki, bo ja ją poznałam już, jak Alicja była na emeryturze w 91 roku. Ona już nie pracowała. Ten styl w sobie miała belferski, ale stopniowo uważam, że łagodniała. I ta nasza relacja też się zmieniała, bo na początku, jak powiedziałam, ja się jej trochę bałam, ponieważ no to było widać, że to jest nauczycielka, że to jest pani dyrektor. No po prostu to było widać. A jak już ktoś wiedział, to już zupełnie. Ja też byłam wtedy dość młodą osobą, no świeżo po studiach, więc taki ten etos profesora, nauczyciela jeszcze w mojej głowie ciągle był, więc taka się czułam w stosunku do Alicji zawsze taką podwładną. Na tym ostatnim etapie życia Alicji, właściwie już tam, no nie tak zupełnie, ale wraz z postępem lat, to nasza relacja się zmieniała na taką siostrzaną i taką pełną miłości. I mimo, że Alicji było trudno okazywać uczucia, to znaczy nie wiem, czy było trudno, no trudno było zauważyć w Alicji te uczucia, ja przynajmniej tego nie potrafiłam. Alicja była dość zamknięta, ona się nie zwierzała, nie mówiła o sobie, o swoich odczuciach. To po prostu, ja to czułam, że ona zupełnie inaczej już podchodzi do mnie, rozmawia ze mną, że to po prostu było widać, jak to się zmienia. Jest taki fragment, kiedy Alicja pyta, czy mój stosunek do ludzi jest odpowiedni. Zadaje Panu Jezusowi takie pytanie. Pan Jezus mówi do niej tak. Na ogół tak, masz jednak skłonność do niepohamowanych reakcji, a potem ci wstyd i żałujesz, że sprawdziłaś przykrość i obnażyłaś swoją małość. Alicja miała tego świadomość, jaka była. Natomiast jeśli chodzi o to delikatne chrześcijaństwo, o którym ksiądz powiedział, to jak poznawało się Alicję, można było przekonać się, że to jest bardzo wrażliwa osoba. Tę wrażliwość widać w jej dziennikach. Ona często obnaża tam swoją osobowość. Nie mówiła tego przy spotkaniach z ludźmi, ale pisze to w swoich dziennikach. Więc czytając te dzienniki, można zobaczyć, jaka była wrażliwa i że to delikatne chrześcijaństwo też tutaj można zauważyć. Dostrzegam taki fenomen, że przeważnie różne orędzia, objawienia prywatne były przekazywane prostym osobom. Mhm. Czyli mówimy o Trójce Pastuszków, mówimy o Świętej Siostrze Faustynie. To były osoby niewyrobione intelektualnie. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację, że ona na początku musiała zmierzyć to ze swoim racjonalizmem i mimo wszystko później też te treści od Pana Boga, Pana Jezusa porządkowała racjonalnie. Więc to jest też dodatkową wartością. Ja też się nad tym kiedyś zastanawiałam, że Pan wybrał sobie taką osobę wykształconą. Zresztą powiem też, że to była bardzo inteligentna osoba, zresztą mój mąż też.
z wielką wiedzą i właśnie taka osoba, która musiała sobie świat poustawiać na nowo, tak? Bo przez wiele lat żyła inaczej, a teraz nagle spotyka Pana Jezusa i wszystko, co do tej pory było ważne, staje się nieważne. To wymagało takiego przewrotu kopernikańskiego, że Pan Jezus wybrał osobę z jednej strony nastawioną intelektualnie, a z drugiej jednak na tyle elastyczną, że gotową do zmiany. Do zmiany, do tego, tak. Żeby zmienić tryb i przez to go bardziej wpuścić. I przez to jakby dawał potwierdzenie, że obojętnie czy jesteśmy prostymi, czy jesteśmy intelektualistami, możemy mieć bardzo głęboką z nim relację. No ja powiem szczerze, że lepiej się odnajduję w tekstach Alicji Lęczewskiej niż w tekstach bardzo prostych osób, gdzie mam wrażenie, że to jest takie wręcz naiwne. A tutaj jest to przemyślane, to jest sensowne. Tutaj są podane konkretne argumenty za takim, a nie innym podejściem. Oczywiście pewne rzeczy, które są wewnątrz siebie sensowne, Pan Jezus nie rozwija, bo nawet i to w tych tekstach pobrzmiewa, żeby za bardzo nie dociekała, bo ją to sprowadzi na manowce. Więc czasami potrafi uciąć i pokazać, czasami też pewne trzeba rzeczy przyjąć na wiarę. Tak, zgadzam się rzeczywiście. Jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi, znaczy nie jedna, jeszcze wiele rzeczy mnie ciekawi, odnośnie pouczeń zawartych w tekstach Alicji, czy one są dobre dla osób żyjących w rodzinach? Bo jak wiemy, ona była emerytowaną nauczycielką, żyła samotnie i zawsze ten temat wraca przy różnych beatyfikacjach i kanonizacjach i mówi się o osobach duchownych, że są dla konkretnych grup, bo miały podobny kształt życia. I czy jej słowa są ponad specyfikami różnych typów życia, czy raczej są zaadresowane do osób, które żyją w samotności i które są niezrzeszone w ramach rodzin? To jest ciekawe pytanie. Na pewno Ala, jak wiemy, nie miała rodziny i przez to też kontakt z Panem Jezusem, ta relacja była bardzo osobista i skupiona tylko na nim. Ale ja myślę, że każdy z nas musi dbać właśnie o taki kontakt na tym poziomie najpierw, czyli ja, Bóg. Pan Jezus mówi do Alicji, nie zaznaczając tego, że ona żyje samotnie, czy że jest kobietą, czy że jest nauczycielką. On tylko prosi o miłość, tak jak powiedziałam, bo według mnie to jest to główne przesłanie książek. Wszystko inne ma tylko temu służyć, żeby ta miłość się pojawiła. Uważam, że to są bardzo uniwersalne słowa i słowa dla każdego. Pisze do mnie wiele ludzi albo rozmawia, że i mówią po prostu, używają określenia, to są słowa dla mnie. Odbierają je jako słowa kierowane nie do Alicji, tylko bezpośrednio do niej. Powiem tutaj trochę krytycznie odnośnie komentarzy innych. One nie zawsze są współmierne rzeczywistością. I tutaj podam taki kontrargument, żeby trochę zrównoważyć to. Bo prowadząc różne kierownictwa duchowe, zaobserwowałem, że mnóstwo kobiet, które żyją w małżeństwie, w rodzinie, rozumie swoją chrześcijańską duchowość jako bardziej zajmowanie się sprawami kościoła, parafii, swojego duszpasterstwa niż swojej rodziny i zaniedbuje obowiązki stanu. I teraz, kiedy natrafia na tego typu teksty, czy one nie będą potęgowały w niej tego, że jednak ona musi iść w swoją drogą i czasami przez to wchodzić w afront z mężem? Na przykład tutaj kościół domowy jest dobrym przykładem, że on wyjeżdża na rekolekcje całymi rodzinami, na spotkania przychodzi się całymi rodzinami, rozwijają się małżonkowie równocześnie, aby oni do siebie dobiegali. Bo rzeczywiście, kiedy zamkniemy się w kawalerce, czy nawet jak ja jako duchowny na plebanii, to zupełnie inaczej mogą wyglądać moje rozmowy z Panem Jezusem, kiedy nie ma obok żony czy dzieci. Więc raz, że ja nie do końca zrozumiem sposób funkcjonowania w rodzinie, bo w niej nie funkcjonuje, nawet jeśli z niej wychodzę, tak? Więc celibat pod tym względem też jest obciążający, że jednak nas trochę oddala od wrażliwości rodzin. I tak samo pytam, czy tutaj te zasady rzeczywiście, oprócz jakby tych głównych punktów, można zastosować, czyli pewien styl funkcjonowania. Ja uważam, że
pierwszym obowiązkiem osób żyjących w małżeństwie to jest troska o siebie nawzajem i o rodzinę, tak? Więc dla mnie to jest aż dziwne, że ktoś może zaniedbywać rodzinę, by być bliżej Kościoła. Tak, bo traktują taką, swoją taką duchową, bezpieczną przystań, do której uciekają od swoich konfliktów. To trochę tak działa. No właśnie, ale to uciekają od konfliktów, to znaczy, że coś jest nie tak. Że zamiast je rozwiązać z Panem Jezusem, to po prostu wolą być tylko z Nim i przez to tworzyć swoją jednotorową drogę, zamiast zapraszać innych, a to jednak inaczej jest zaprosić innych, niż tworzyć coś na bazie swojej jakby tylko indywidualnej relacji, nie? No bo zawsze ta relacja jest później w jakiś sposób wyrażana, ona jest sprawdzana potem przez osoby, które są wokół nas. Ja powiem, że na swoim przykładzie, tak też zastanawiam się nad swoją przeszłością, nad swoją teraźniejszością. Ja w tej chwili jestem wdową i nasza córka jest już dorosłą, usamodzielnioną osobą. I jak patrzę na swoje życie właśnie w tamtym czasie, to ja nie miałam czasu, mając męża, córkę i pracę, wchodzić bardzo mocno w wspólnoty, kościół, pomoc jakąś, bo najważniejsza była dla mnie rodzina. To jest taki etap życia. No właśnie, to jest taki etap. Natomiast teraz, kiedy jestem już właśnie wdową, kiedy Olga jest dorosła, ma swoje życie, no to ja mogę się tam poświęcić bardziej jakiemuś powołaniu. Ale dopiero widzę to teraz. Natomiast no, trudno by mi było właśnie znaczy nie wiem, ja patrzę z mojego punktu widzenia poprzez mój pryzmat, że nie pozwoliłabym sobie na to, żeby zostawiać jakieś tam sprawy domowe i pójść robić coś innego, żeby pomagać ludziom, kiedy w domu jest ta pomoc potrzebna. No mi się to aż nie mieści w głowie i aż powiem księdzu, że trochę mnie to dziwi, że takie sytuacje są. No ksiądz pewnie jako duszpasterz spotyka się z takimi sytuacjami. Dlatego mając to doświadczenie, też konfrontuję te wszystkie teksty z praktyką życia realną katolików w normalnych parafiach. I jest 3-4 osoby na parafię 5-tysięczną, które mają pogłębioną duchowość, a reszta jest zanurzona bardzo mocno w codzienności. I teraz pytanie, jak im to zaproponować? Czy to jest propozycja dla gwardii katolickiej, tej duchowej, która będzie wchodziła głębiej i pewne rzeczy duchowe stawiała wyżej? I to jest pytanie, na ile może stawić wyżej, na ile też będzie zgoda od tej drugiej strony, ich współmałżonka, żeby funkcjonować w ten sposób? To są takie trudne pytania i dlatego ja w ramach tego podcastu też chcę tę część rozmów, chociaż ona może nie jest do końca przyjemna, przeprowadzić. No jest trudna, proszę księdza. Tak, żeby uzmysłowić ludziom, że tutaj trzeba też podejmowania pewnych bardzo dojrzałych decyzji. Ponieważ my ślubując miłość, wierność, uczciwość małżeńską, to jest dosłownie to samo, co znajdujemy w pierwszej księdze Pisma Świętego, księdze Rodzaju, stają się obydwoje jednym ciałem. Tak? I tworzymy jedno życie. Więc kiedy jedna osoba idzie w taki bardzo zaawansowany mistycyzm, to pytanie, czy będzie potrafiła do tego zaprosić albo przeżywać to na tyle indywidualnie, ale obok tego niczego nie zaniedbywać. To są właśnie te dylematy. Nie? To są bardzo trudne pytania i myślę, że bardzo indywidualne podejście do tego tematu wielu osób, bo no, czy będą umiały, no właśnie. Trudno powiedzieć. Do mnie trafia wiele świadectw ludzi, którzy zmieniają swoje życie radykalnie pod wpływem książek, ale nie wnikałam nigdy, czy są to małżeństwa, czy są to osoby pojedyncze, czy to są w sensie jeden z małżonków, czy są to osoby żyjące w samotności. No jakoś to nigdy o to nie pytałam, a może jest to rzeczywiście ciekawy kierunek, żeby też to zaobserwować. Znaczy ja to widzę bardzo często w prowadzonych kierownictwach duchowych, jak to mówią, jedziemy na rekolekcje, żeby się doładować i potem wracają takie rozanielone, a potem nie minie godzina, wejdą do domu i wszystko to tracą, dlatego że muszą wpaść w wir domowy.
Więc tutaj nie chodzi o jakąś taką sinusoidę między głębokimi doświadczeniami mistycznymi, a trudnym doświadczeniem życia rodzinnego i zwyczajnego funkcjonowania. Tylko chodzi o to, żeby to zespolić i żeby też inaczej czytać tę mistykę, że ona mówi o tym życiu wewnętrznym osoby, która musi je rozwijać, ale nie konfrontacyjnie do swojego życia. Tu nie chodzi o naśladowanie jakiejś Alicji, tylko właśnie tej budowania tej relacji, która potem będzie miała swoje odzwierciedlenie w życiu. Jeżeli ja przyjmę naukę Pana Jezusa, no to rzeczywiście mąż będzie dla mnie najważniejszy, bo jest ze mną jednym ciałem, zaraz potem dzieci. W takich osobach, które przekazują świadectwo, chodzi o to, co mówi Pan Jezus i jak nas formuje do relacji z sobą, a nie chodzi o odwzorowywanie i wchodzenie w buty danej osoby. Oczywiście. Przez to staje się to uniwersalne, bo mówi, jak masz ze mną jako ze swoim Bogiem rozmawiać. Ja z nią tak rozmawiałem. I staraj się to wszystko, co tutaj usłyszysz, zaadoptować do swoich realiów. Tak, do swojego życia. No i niestety tak to jest, że jeśli mamy wokół siebie osoby, które wymagają od nas pewnej odpowiedzialności, zaangażowania, to wtedy trudniej jest żyć po swojemu. I wtedy z wielu rzeczy trzeba rezygnować dla wyższego dobra. To nie znaczy, że rezygnować z relacji z Panem Bogiem, tylko z przeprowadzania gwałtownego różnych spraw. Bo te drugie osoby, które z nami tworzą wspólny dom, mogą też tego nie rozumieć. Na wyjeździe pewnym spotkałam takie małżeństwo, gdzie właśnie, przepraszam bardzo, ale właśnie sobie przypomniałam, gdzie żona była bardzo zaangażowana, mąż nie, i trochę właśnie miał nawet pretensje do tej żony, że za bardzo znika z domu. Tak, rzeczywiście, bo wcześniej powiedziałam, że tak nie słyszałam, ale rzeczywiście coś takiego teraz sobie przypominam. Chodziło jakby w tym wtrąceniu o to, żeby nie popadać w skrajne zachwyty względem pewnych słów, tylko żeby one były wprowadzone w realizm i w rzeczywistą pracę nad sobą. Żeby one nie były tylko chrześcijańskim happeningiem, który da nam dobre emocje, że Pan Bóg blisko nas jest i o to chodzi, a potem nie potrafimy tego wdrożyć. Tylko żeby zobaczyć, że naprawdę jest to do zrealizowania, tylko trzeba też pewnego przemyślenia, jak to zrobić, jaką taktykę do tego obrać. A teraz odpowiedzmy na kilka wątpliwości. Bo niektórzy twierdzą, że Alicja przekazywała zbyt rygorystyczne treści. Czy to prawda? Może się tak wydawać. Ale proszę księdza, czy Ewangelia nie jest rygorystyczna? Czy słowa Pana Jezusa, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto chce stracić swoje życie, ten nie zachowa? Albo sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną, nie są radykalne? Skoro Pan Jezus mówił tak w Ewangelii, to słowa Pana Jezusa do Alicji nie mogą być inne, skoro mówi to ten sam Pan Jezus. No Alicja rzeczywiście poszła na całość i oddała Panu wszystko bez reszty, całą siebie bez reszty. A jednak w jednym z ostatnich swoich wpisów mówi tak: mimo upływu lat mojej drogi z Tobą, Jezu, nadal jestem tym samym człowiekiem ze wszystkimi wadami. A Pan odpowiada: nie pragnę Twojego perfekcjonizmu, lecz miłości. I to są bardzo ważne słowa, które nadają temu wszystkiemu konkretny kierunek. Po co my podejmujemy trudne doświadczenia dla Pana Boga? To nie jest doświadczenie dla samego doświadczenia, żeby pokazać, na ile mnie stać i żeby siebie złamać i męczyć, tylko to jest oznaką miłości i powinno być w sposób łagodny w miłości dokonywane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo wiele osób boi się tego typu wątków chrześcijańskich, ponieważ wyobrażają sobie, że chrześcijaństwo polega na łamaniu siebie, czyli na robieniu rzeczy, na które się nie ma wewnętrznej zgody. A to nieprawda, ponieważ to wszystko jest zanurzone w miłości. I kiedy mówimy o tym bogatym młodzieńcu, którego Pani przywołała z Ewangelii, to
w nim nie był problem w samych dobrach ziemskich, tylko właśnie w tym, że on był zbyt bardzo materialnie do nich przywiązany i przez to on nie mógł pójść za Jezusem. Więc Jezus wiedział, że to jest metoda, która pozwoli mu z wolnym sercem pójść za nim. Więc nie każdy usłyszałby w wypadku siebie, że ma zrezygnować z wszystkich pieniędzy i wszystko rzucić i pójść za nim. Bo dla każdego, i stąd mówimy o różnych powołaniach, to co innego będzie oznaczać. I dlatego też ten wątek radykalizmu jest warto w kontekście mistycyzmu Alicji przemówić, żeby ktoś nie myślał, że chodzi o zrezygnowanie z wszystkiego, ponieważ to może doprowadzić go do bardzo daleko idących decyzji w ramach jego małżeństwa, w ramach jego społeczności. Tylko on musi zrozumieć, jak radykalizm w prawidłowym tego znaczeniu, radix korzeń, czyli ukorzenienie w Jezusie, ma się zrealizować. I tutaj nie ma już jasnych odpowiedzi, że właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, odwzoruje to 1:1, ponieważ to jest droga dla tej kobiety. Ale ona mówi o pewnych pragnieniach Jezusa i zaproszenia do dania całego serca. A jak my te serce damy, jest bardzo wiele różnych sposobów. To prawda. A jak rozumieć pozbycie się kolorowego telewizora, przekazanie pieniędzy na cele charytatywne, a potem usuwanie innych rzeczy? Czy głęboka wiara zawsze oznacza mocne odcięcie się od świata i od standardowego funkcjonowania? To było bardzo radykalne posunięcie Alicji, podpowiedziane jej przez spowiednika. Ale do tego trzeba dojrzeć. No, Alicja dojrzała dość szybko. Mój Sławuniu też, bo postępował tak samo. I myślę, że jest to takie charakterystyczne dla neofitów. Dla ludzi, którzy potrafią zauważyć, ile czasu zmarnowali na rzeczy błahe takie i niepotrzebne. Nie? No, Ala chciała żyć skromnie. Oddać się Panu w całości. No i tu znowu ten przychodzi mi na myśl ten fragment, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. No to właśnie tak Alicja zrobiła, co prawda nie sprzedała, tylko rozdała wszystko, co miała takiego ponad swoje potrzeby podstawowe. No ona czuła taką potrzebę. No jedni wybierają, właśnie tak myślę, że jedni wybierają życie w zakonie, inni w świecie, ale i tu możemy zostać świętymi. I tu możemy służyć Panu. Nie mając nic, możemy służyć właśnie modlitwą, czynem, swoją osobą, po prostu być przy kimś, a mając wiele, możemy służyć materialnie i pomagać materialnie. Wiara oznacza to przylgnięcie do Boga, a tą dalszą drogę to Pan już sam pokaże. Ja myślę, że Alicja właśnie taką drogę Pan jej pokazał. Natomiast nie każdy musi pójść taką drogą, bo mówię, można mieć bogactwo i być wspaniale wierzącym człowiekiem i tym bogactwem doskonale służyć innym. To już natrafiamy na ten wątek nie odwzorowywania, tylko patrzenia na gorącość serca i zadanie sobie pytania, jak ja mam zwiększyć temperaturę swojego i co to będzie w praktyce oznaczać. Właśnie tak. Alicja nawróciła się w dojrzałym wieku, co oznacza, że dla każdego jest szansa. Jak otworzyć naszych bliskich na nawrócenie? Czy możemy im jakoś pomóc? Oni pochodzili z domu religijnego i z domu wierzącego, ale odeszli od kościoła. I Alicja razem ze Sławuniem wracają. To takie mocne nawrócenie, to jest rok 84, kiedy wstępują do odnowy w Duchu Świętym i tam przeżywają takie właśnie mocne nawrócenie. A wracając do pytania, to ja uważam, że dla każdego jest zawsze szansa. Trzeba tylko chcieć wejść na tę drogę. Potrzebny jest taki akt woli. Tak, ja chcę. No jak otworzyć naszych bliskich na działanie Boga, to powiedziałabym, może właśnie dać im książkę Świadectwo. Pokazuje tę drogę Alicji od początku. Pokazuje to, co jest najważniejsze, wyjaśnia to, co jest najważniejsze i idzie stopniowo dalej. Także mogą w tej książce na pewno zachwycić, mogliby na pewno się zachwycić Panem Bogiem i ta książka może doskonale poprowadzić, bo tak też słyszałam, że jest to taki przewodnik, który prowadzi ludzi w ich wierze. No na pewno jest też potrzebna modlitwa za takie osoby, wytrwała modlitwa. No, przywołam taki bardzo znany przykład świętej Moniki, która przecież ponad 30 lat modliła się za syna
On nie tylko, że się nawrócił, też i biskupem został. No właśnie, ale wymodliła wielkiego świętego, tak? No myślę, że ważne też jest, jeżeli to są nasi bliscy, no to myślę, że ważne tutaj jest też świadectwo naszego życia, bo łatwo się mówi o Bogu, o nawracaniu, a wtedy, kiedy na przykład ci nasi bliscy widzą, że nasze życie wygląda trochę inaczej, tak? Że się rozmija z tym, co mówimy. Przez lekturę do wiary. Tak można by było streścić część duchowych podróży Alicji. Jak pobożne lektury wpływały na jej rozumienie Boga? To jest pytanie dla mnie o tyle osobiste, bo moja droga nawrócenia i pogłębiania wiary w ten sposób przebiegała, że sięgałem po rozmaite lektury teologiczne, zaczynając od książki Eucharystii Raniero Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie, idąc przez kolejne i widziałem, jak to we mnie wiele zostawiało i moja mama nawet po czasie mówiła, jak bardzo się zmieniałem w wyniku odczytanych treści. A czy Ojej. Pani obserwowała takie przemiany u Alicji w wyniku poszczególnych książek? Na pewno Ala czytała dużo. To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo żeby taką przemianę zobaczyć, to myślę, że trzeba by z Alicją mieszkać i obserwować ją. Tak, na co tak jak ksiądz tutaj mieszkał właśnie z mamą, to wtedy jest to do zauważenia. My, mimo że odwiedzaliśmy się dość często, to jednak nie na tyle często, żebym ja wiedziała, co na danym momencie czyta i jak się pod wpływem tej lektury zmienia. Ale czytała bardzo dużo, na pewno bardzo dużo i nie miała przecież ani telewizora, czyli tak zwanego złodzieja czasu. Była na emeryturze, więc miała czas, więcej wolnego czasu. Ona zamawiała książki, nie chodziła po księgarniach, nie szukała, ale zamawiała sobie książki telefonicznie, czy tam, no nie przez internet, bo nie miała komputera, telefonicznie albo listownie. Książki zamawiała takie, o których słyszała, że warto przeczytać, które jej ktoś polecił, albo w innych książkach były wspomniane. Na przykład znalazłam taką ostatnią karteczkę, znaczy nie, przepraszam, nie ja znalazłam, tylko Maria znalazła, znajoma, w książce Alicji, gdzie ona sobie zapisała wśród innych notatek o książkę On i ja, Gabrieli Bossis, czyli po prostu gdzieś usłyszała, ktoś jej polecił i tę książkę czytała. Kiedy Alicja umierała, była już w hospicjum, a do hospicjum trafiła na początku grudnia, to krótko przed świętami powiedziała mi, że przed świętami Bożego Narodzenia powiedziała mi, że tam w domu za drzwiami leżą książki, które ona zamówiła jako prezenty dla nas i żebym ja te książki wzięła i włożyła pod choinkę dla Sławunia, dla Olgi i dla mnie. I ja no, te książki wzięłam, oczywiście tak zrobiłam, ale zauważyłam, że były to książki mówiące o śmierci, o umieraniu, tematycznie tak związane, o życiu po życiu. I tak się zastanowiłam i zapytałam, ale przy następnej wizycie mówię, no Alu, słuchaj, a te książki tak tematycznie przypasowane do śmierci? Ona mówi, tak, bo ja tak zamówiłam troszkę pod siebie. I wtedy mi się przyznała, że wszystkie książki, które ona zamawiała dla nas na prezenty, a prezenty od niej to były tylko książki, tylko religijne książki, zawsze sama najpierw czytała, także trochę zamawiała pod siebie, dla nas, ale troszkę pod siebie, żeby je przeczytać, także no, czytała ich naprawdę wiele. No jak wpływały, trudno jest powiedzieć, no, na pewno poszerzały horyzonty, dodawały wiedzy, wyjaśniały, pomagały zrozumieć trudne tematy, pewnie też zmieniały, tak jak ksiądz powiedział. Ciekawym jest, też znalazłam taki fragment tutaj w świadectwie, że kiedy Alicja pyta, na co przeznaczyć dzisiaj czas, Pan odpowiada na modlitwę, na czytanie i na bezgłośne trwanie przy mnie. Czyli jak gdyby mówi, że czytanie jest ważnym, czytanie lektur oczywiście duchowych, religijnych, jest ważnym elementem życia duchowego. A teraz przechodząc do tematu duszpasterstwa, a dokładniej ruchu charyzmatycznego odnowy w Duchu Świętym. Jak Alicja odnajdywała się we wspólnocie? Czy ją traktowała jako ważny element duchowego rozwoju, czy była to tylko okazja do modlitw w większym gronie osób? Alicja była w kilku wspólnotach. Jej pierwszą wspólnotą była odnowa w Duchu Świętym. Później zachwyciła się rodziną Serca Miłości Ukrzyżowanej, w której trwała kilka lat. Cały czas była w odnowie, pomagała też, jeździła na oazy, czyli Ruch Światło Życie, Dzieci Boże. Po drodze był ACM, no, o którym niestety nie wiem za wiele, bo wtedy Alicji nie znałam.
I na koniec wraca do rodziny serca, na miłości ukrzyżowanej wraca i w tej wspólnocie jest już do końca. Czy traktowała wspólnotę jako ważny element życia duchowego? Myślę, że tak. Przede wszystkim trwała w tych wspólnotach, była, więc to już o tym świadczy, że były to, że było dla niej coś ważnego. Dużo czerpała z takiego wspólnotowego życia, ale też myślę, że Alicja miała taką świadomość, że swoją osobą daje coś wspólnocie. Ona na przykład bardzo solidnie przygotowywała się do wszelkiego rodzaju wystąpień. Modliła się, czytała, pytała Pana, jak się przygotować. Myślę, że też dla Alicji trwanie we wspólnocie nie było łatwe. Zresztą w ogóle trwanie we wspólnocie nie jest łatwe, bo tam się konfrontujemy z samym sobą i zauważamy pewne nasze słabości. Myślę, że Ala też miała tego świadomość. Musimy umieć przyjąć, będąc w wspólnocie, umieć przyjąć zarówno pochwałę, jak i słowa krytyki, a często te słowa krytyki no, mogą być niesprawiedliwe. Poza tym znoszenie siebie nawzajem też może być trudne, bo wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i nie potrafimy wszystkich kochać czy wszystkich traktować jednakowo. Ja znalazłam taki fragment w świadectwie. Alicja mówi tak: nie potrafię się powstrzymać, by nie zwracać uwagi ludziom, gdy nie podporządkowują się dyscyplinie. Czyli to belferskie podejście jednak cały czas w niej było. No, drażniły ją zachowania ludzi, którzy jednak w jakimś sensie się nie podporządkowują temu, co w danym momencie się dzieje. Pan odpowiada tak: możesz, ale tylko wtedy, gdy nie będzie w tobie niechęci czy potępienia. Trzeba to robić z miłości do nich, by im pomóc, a nie dlatego, że tobie przeszkadzają. Serce powinnaś mieć czyste, pełne wybaczającej miłości, niezależnie od ich zachowań czy reakcji. Ale jeszcze na koniec chciałam o tej modlitwie wspólnej przeczytać jeden fragment, bo to też jest ciekawy wątek, jeśli chodzi o bycie, trwanie we wspólnocie. Każda chwila i każda okoliczność jest dobra, by modlić się wspólnie. Obecny czas wymaga łączenia się z braćmi w wierze i wspólnego trwania w modlitwie, zawierzenia świata i siebie nawzajem Bogu w Trójcy Jedynej, który jest jedynym oparciem i ocaleniem. Gdy spotykacie się i gdy jesteście razem, módlcie się i rozważajcie znaki, jakie niesie słowo moje i sytuacje wydarzające się w waszym życiu i w świecie. Odczytujcie te znaki w świetle nauki płynącej z Ewangelii, w głębi waszego wnętrza, oddanego Bogu w modlitwie. I trwajcie z ufnością w pokoju. Bardzo dobra reklama duszpasterstwa. Ale pewnie też miała trochę znajomych i przyjaciół z tych środowisk. Tak, oczywiście. To były przyjaźnie na długie lata. Wspomniana przeze mnie taka koleżanka, sąsiadka Ewa, którą poznała w 87 roku się poznały. I ta znajomość trwała aż do śmierci, bo przecież Ewa odwiedzała ją w hospicjum razem ze mną. Jeździłyśmy. Razem się modliły, razem czasem jadały posiłki. Wiele takich przyjaźni też powstało u Alicji na pielgrzymkach. Ona organizowała pielgrzymki, jeździła na pielgrzymki, organizowała pielgrzymki. Do Medjugorje, z tego do co czytałem Medjugorje, tak. Ostatnio do Medjugorje, wcześniej do Włoch, ale jeździła też po i innych sanktuariach światowych. Była w Meksyku, była w Lourdes, w Fatimie. Tam też poznawała ludzi, z którymi potem no, miała kontakt. Chciałbym, żeby na koniec pani przedstawiła jakieś ciekawe zdarzenie z jej osobą, która by jeszcze ciekawiej nakreśliło kontekst jej życia. Była pani w końcu żoną jej brata, świętej pamięci Sławomira, z którym odbyła wiele podróży, między innymi dzięki jego łatwości do poznawania języków i byciu tłumaczem przysięgłym aż 5 z nich, więc to na pewno musiało być wiele ciekawych doświadczeń. Więc tak jakby miała wybrać pani jedno takie, to cóż to by było? Pamiętam takie spotkanie z Alicją u nas w domu, kiedy siedzieliśmy przy stole i to mi tak mocno utkwiło w głowie, że nawet nie wiem, w którym miejscu ona siedziała. Wiem, że ja w tym czasie stałam, czyli coś robiłam przy tym stole, bo stałam.
I Alicja jak nigdy nie zagłębiała się w swoje takie wewnętrzne przeżycia, nigdy o nich nie mówiła, tak tego razu powiedziała tak ni stąd, ni zowąd, bo oczywiście rozmowy zawsze były na tematy religijne i o tym też żeśmy zawsze rozmawiali, ale tak ni stąd, ni zowąd powiedziała: nie umiem kochać Pana Jezusa. I mnie to tak zastanowiło. Wiem, że mój mąż wtedy nic nie mówił, tylko ja tak spojrzałem, no jak to, Alu, to ty nie umiesz kochać Pana Jezusa? To było dla mnie takie zadziwiające, bo zawsze miałam tę świadomość, że ono tak daleko jest na tej drodze do Pana Jezusa, że tak blisko jest z Panem Jezusem, że ma taką głęboką relację z Panem Jezusem i ona mówi, że nie umie kochać Pana Jezusa. A był to też czas, kiedy ja wcześniej troszeczkę też zastanawiałam się nad miłością do Pana Jezusa i pamiętam, że byłam taka szczęśliwa, że znalazłam w liście świętego Jana, zdaje się, pierwszym, takie słowa, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a Jego przykazania nie są ciężkie. Ja taka pamiętam, szczęśliwa, wesoła, tak ja coś będę mogła Ali podpowiedzieć, jak kochać Pana Jezusa, tak sobie pomyślałam. No i cytuję jej ten fragment. A Ala spojrzała na mnie tak wymownie, takim wzrokiem, że ja po prostu bez słowa zrozumiałam, że nie o taką miłość jej chodzi, która spełnia przykazania, że jej chodzi o coś wiele, wiele większego, o większą relację, większą miłość. Ale ona nic nie powiedziała. Wystarczyło, że na mnie popatrzyła, potem spuściła głowę i tak żeśmy potrwali chwilę w milczeniu. Bo może to były to takie tematy, które były wręcz niewyrażalne. Tak, na pewno, ale to też pokazuje, jak była niezrozumiała przez świat, jak świat nie rozumie człowieka, który zagłębia się w Bogu, że nawet najbliżsi mogą go nie rozumieć. Dla mnie to było naprawdę bardzo mocne zdarzenie, chociaż może tak nie brzmi. I ja jeszcze już kilka lat, już po śmierci mojego męża, około tam 10 czy 11 lat po śmierci Ali, czytałam taką książkę bracie Rafaelu, to był Hiszpan, młody człowiek, który umarł w wieku tam 30 chyba 1 czy 2 lata, bo bardzo chorował. I on też pisał tam o tym, że odwiedził go brat. I on mówił o swoich przeżyciach, ale ten brat go w ogóle nie rozumiał, w ogóle nie wiedział, o co mu chodzi. I ja mówię, tak samo jak u mnie, taka bliźniacza sytuacja. Jak ciężko jest zrozumieć człowieka, który żyje na innym poziomie tego życia duchowego. Przynajmniej w tej konkretnej sytuacji, bo jak cały nasz wywiad i ta nasza rozmowa pokazuje, już dzisiaj pani wiele z tego, co ona przekazywała, rozumie i chce pani dalej to zgłębiać. Więc jakby nie patrzeć, te wszystkie reakcje przyniosły dobre owoce. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Więcej informacji o samej Alicji i tego, co się obecnie dzieje w jej temacie, można znaleźć na stronie internetowej alicjalęczewska.com oraz w samych jej książkach, czyli w świadectwie i w słowie pouczenia. Obecnie powstaje obszerna biografia o Alicji, a film, który będziemy mogli zobaczyć w kinach już pewnie za rok, można wesprzeć na stronie pomagam.pl, do czego serdecznie zapraszamy. Także bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże. I pozwolę sobie na zakończenie pani pobłogosławić. Dziękuję. Niech Ciebie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg wszelkiego zapłać. Dobra. Szczęść Boże. Zapłać. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.